Witaj dzień. To jest hasło, które chyba będziemy tutaj wszyscy wypowiadać najczęściej, odmieniać przez wszystkie przypadki, podobnie jak nazwisko Wodecki. Kiedy jedzie Pani samochodem i w radiu słyszy Pani piosenki Zbyszka, co pojawia się w głowie? Wtedy myślę o naszym ostatnim spotkaniu. To było kilka miesięcy przed jego odejściem. Siedzieliśmy w garderobie, bo graliśmy na tej samej imprezie. I tak żeśmy się rozgadali. On po prostu miałam okazję sam na sam słuchać go, jego opowieści, jego anegdot, jego niezwykłego poczucia humoru. To naprawdę był niezwykły artysta, który miał, tak jak pięknie powiedział Piotr Metz, że to jest artysta ekumeniczny. On jest tutaj, on nas nie zostawił. Także to było niezapomniane spotkanie, bo ja lubię też mówić i lubię opowiadać o moim życiu i on też. I tak żeśmy po prostu jak idealne, dobrane małżeństwo, duet taki fantastyczny. Także to pamiętam i tego nigdy nie zapomnę. A tutaj, kiedy wraca się teraz do Krakowa, kiedy Zbyszek jest cały czas z artystami, kiedy wracamy wspólnie do jego piosenek i właśnie, jak się do nich wraca? To jest rodzaj muzycznego dialogu, który się prowadzi właśnie z takim obecnym, nieobecnym? To właśnie jest to, ja śpiewam utwór Dzielę dzień z tobą na dwoje i to jest utwór taki, że on śpiewa, ja mu dośpiewuję i to jest taki naprawdę... Spotykacie się na scenie. Spotykamy się, a nie spotkaliśmy się przedtem nigdy na scenie. Za sceną tak, ale... Jest to naprawdę duże przeżycie. Ja jeszcze, to znaczy nie mieliśmy jeszcze próby, nie widziałam tego, jak to będzie w rzeczywistości, scenografia i tak dalej. Ale czuję, że to będzie wielkie przeżycie. Powiedziała Pani w jednym z wywiadów, że pozostała Pani wierna muzyce i ta muzyka taką samą wiernością się odwdzięczyła. A ja chciałabym zapytać o to, jaka jest recepta na taką wierność w obliczu zawodu, który jest tak trudny, tak wymagający. Wie Pani co, ja myślę, że jeżeli się uprawia zawód z pasją i się kocha to, co się robi, To jest, czasami mnie się dziennikarze pytają, gdzie Pani jedzie na wakacje. Ja jestem cały czas na wakacjach. To znaczy, to jest taka, właściwie nawet nie wiem, czy to można nazwać pracą. To jest realizowanie swojego powołania i swojej pasji, spełniania siebie. I to jest najpiękniejsze. I ja jestem naprawdę w Czechu urodzona, że ja od dzieciństwa już wiedziałam, że chcę być rzeczywiście za Pan brat z muzyką i z nią zaczęłam i będę kontynuować, dopóki żyję. Wierność muzyce, wierność pasji, to jest wspólny mianownik, dzięki któremu spotykamy się tutaj na Wodecki Twist Festival. My oddajemy Panią w ręce wolontariuszy, tam cały czas trwają próby. No i cóż, no i trzymamy kciuki za jutrzejszy koncert. Dziękuję. I chciałam jeszcze powiedzieć, że Kraków to jest naprawdę przepiękne miejsce. I idealne, o nim mówi idealne do tego, żeby właśnie tu się odbył odbywały te koncerty cudowne. Także gratuluję. Wybrany przez Zbyszka. Wybrany przez Zbyszka. Zapraszam na koncerty, bo będą naprawdę cudowne. Bardzo dziękuję. Dziękuję.